Witajcie. Wybiła godzina 22. Mamy czwartek. Jesień coraz bliżej. Nadszedł wrzesień. Klimat sprzyja opowiadaniu historii kryminalnych. Dziś zamierzam opowiedzieć wam o sprawie, która wydarzyła się w marcu 1995 roku. Jak zwykle bywa w przypadkach tego typu, sprawca do dziś nie został ustalony. Informacji, poszlak czy dowodów o dziwo jest wiele. Wytypowano również potencjalną osobę odpowiedzialną za wszystkie czyny, których miała dokonać. Zgadzał się nawet wizerunek z portretem pamięciowym. Jednak jak to często się zdarza, z tych ustaleń nie wyszło nic. Bardziej szczegółowo opowiem wam o tym w dalszej części materiału. Zacznijmy jednak od kilku spraw organizacyjnych, o których nie wspomniałem w poprzednim odcinku. Skąd i dlaczego na kanale wywiązały się zmiany? Nowa pora emisji, szata graficzna, czy też zmiany w opisach pod filmami? Pojawił się również podział na sezony. Wszystko to fachowo określa się jako metadane. YouTube od marca zaczął wprowadzać nowe algorytmy. Początkowo miało to dotyczyć tylko i wyłącznie materiałów mówiących o pandemii, pewnego wirusa. Zauważyliście? Właśnie tak trzeba określać ten stan, ponieważ słowo to trafiło na czarną listę algorytmu, odkąd większość firm przeszła na tryb pracy zdalnej. Ich pracowników, aby odciążyć, zastąpiono sztuczną inteligencją. Automat w trakcie przetwarzania materiału analizuje jego treść. Za każde słowo z puli zakazanych można otrzymać inne konsekwencje. Między innymi jest to cięcie zasięgów nowych publikacji. Na pewno dostrzegliście, że wasze ulubione kanały mają nieproporcjonalną ilość wyświetleń do ilości subskrybentów. Za tym stoi wiele czynników. Mógłbym o tym nagrać osobny materiał, ponieważ tutaj nie może przeważać nad treścią sprawy. Ale do czego zmierzam? Pisząc scenariusz do każdego odcinka, muszę wytężać bardzo umysł, aby nie używać słów, które nowy algorytm uważa za nawoływanie do przemocy. Tak, 60% moich materiałów otrzymało ikonę żółtego dolara, oznaczającą ograniczenia w wyświetlaniu treści z uwagi na ich charakter. Oczywiście pisałem w tej sprawie do YouTube'a, bo jak można tworzyć kryminalny content bez opisu zbrodni? Niestety, nic na to nie potrafią poradzić. Zalecono roztropnego używania słownictwa. Dlatego tak ważne jest, abyście jako oglądający zostali subskrybentami tego kanału. 80% widzów ogląda materiały bez subskrypcji. Dla algorytmu jest to znak, że kanał nie przedstawia wartościowych treści. Zatem w pozycjonowaniu spada o kilka oczek w dół. Od kilku tygodni możecie też zauważyć logo Patronite na początku każdego z odcinków. Założyłem konto na tym portalu tylko z jednego względu. Miałem wybór: tworzyć podcasty o wacie cukrowej albo o tym, co lubimy najbardziej. Tworzenie jednego odcinka trwa zwykle 6 dni. Początkowo jest to zbieranie informacji, tworzenie tzw. prasówki. Kolejnym etapem jest pisanie scenariusza, które zajmuje od 1 do 2 dni. Kolejny krok to nagranie narracji. Wersji powstaje zawsze kilka, a na koniec wybiera się najlepszą. Jeśli materiał trwa 45 minut, to należy to pomnożyć razy 10. 10 razy nagrywam to samo, aby finalnie wybrać najodpowiedniejszą z wersji. Pozostałe dni to praca nad montażem. Kiedyś może nagram o tym odcinek. Pracuję zwykle na 15 ścieżkach, edytując sekundę po sekundzie. Głównie po to, aby wyciąć wszystkie szumy otoczenia, przejeżdżające samochody, westchnienia i zacięcia. Tworzenie kanału stało się pełnoetatowym zajęciem. Nie żałuję ani jednego dnia poświęconego na tworzenie. Sprawia mi ogromną radość, gdy sprawa was wciąga, gdy szukacie motywu, sprawcy, okoliczności. Dlatego będziemy walczyć z algorytmami na wszystkie możliwe sposoby. Teraz zapadnie kilka sekund ciszy, która umożliwi oczyszczenie przestrzeni i przejdziemy do sprawy, która jest głównym tematem odcinka. Marca 1995 roku
26-letnia Elżbieta H. wyszła ze swojego domu w Dębówku koło Przytocznej. Było to około godziny 7 rano. Na przystanek autobusowy kobietę motocyklem podwoził zawsze mąż, Paweł. Tam wsiadała w jeden z kursujących autobusów na trasie z Dębówka do Skwierzyny. Kobieta pracowała w nieistniejącej już gorzowskiej fabryce mebli. Niestety, dogodnego połączenia powrotnego już nie było. Dlatego Elżbieta zawsze łapała stopa w tym samym miejscu o tej samej porze po pracy. Mąż kobiety codziennie wyjeżdżał po nią na przystanek. Tego dnia odbyło się to niemal jak zawsze, oprócz jednego wyjątku – snu. W nocy do sypialni państwa H przyszła córka. Położyła się między rodzicami, zmęczona koszmarami, które tej nocy jej się śniły. Nagle w trakcie snu zerwała się z płaczem, mówiąc: proszę, jedźmy autobusem, jedźmy autobusem. Paweł H. wtedy nie potrafił zrozumieć tego snu i słów córki. Dotarły do niego dopiero kilka dni później, ze zdwojoną siłą. 28 marca Paweł H. odwiózł żonę na przystanek. Sam udał się do pracy. Elżbieta do fabryki mebli dotarła bez najmniejszych przeszkód. Swoją zmianę zakończyła przed godziną 15. Wraz z grupą koleżanek opuściła teren zakładu. Wszystkie udały się w tym samym kierunku, aby złapać okazję. Do Dębówka Elżbieta zawsze wracała w towarzystwie jednej z koleżanek. Tego dnia kobieta nie zdecydowała się jednak na wspólną podróż. Po godzinie 15 zatrzymał się przy nich mężczyzna, kierujący ceglastym Fiatem 126P. Przedni fotel pasażera był w pojeździe wymontowany. Koleżance Elżbiety mężczyzna wydał się zbyt podejrzany, zbyt dziwny. Podjęła więc decyzję, że zaczeka na inny pojazd. Elżbieta H. była zbyt zmęczona, aby ocenić ryzyko. Jedyne, o czym marzyła, to tylko, aby znaleźć się już w domu. Zimno i padający śnieg motywował ją jedynie do tych myśli. To, co wiemy o sprawie, jest rekonstrukcją zdarzeń stworzoną przez magazyn kryminalny 997, stworzoną na podstawie zeznań świadków i ustaleń śledczych. To przybliżona wersja wydarzeń, które rozegrały się w 1995 roku. Kierowca skręcił do lasu za Chełmskiem. Do Dębówka nigdy nie zmierzał. Elżbieta po raz ostatni była widziana właśnie w jego towarzystwie. Świadkowie określali wizerunek mężczyzny na pogodny, jednak w oczach miał mieć coś niepokojącego. Jego wiek określono w przedziale od 25 do 35 lat. Tręcone włosy, szczupła budowa ciała. Charakterystycznym znakiem rozpoznawczym miała być wada wymowy. Mężczyzna miał seplenić, mówiąc niewyraźnie. Informacje, jakie pozwoliły na rekonstrukcję zdarzeń, zdradzały duże prawdopodobieństwo przebiegu sytuacji. Gdy Elżbieta H. zorientowała się, że skręcają w kierunku lasu, mogła chcieć usilnie wysiąść z samochodu. Mężczyzna, korzystając wtedy z faktu, że przedni fotel był wymontowany, mógł swobodnie przedostać się na tylną kanapę małego Fiata. Jak wynika z ustaleń śledczych, kobiecie udało się wyswobodzić i uciec w głąb lasu. Niestety, sprawca znał teren lepiej, był też sprawniejszy fizycznie. Zdołał dogonić Elżbietę i zacisnąć na jej szyi kolorowe apaszki, które miała na sobie. Sprawca w żaden sposób nie wykorzystał swojej ofiary. Zabił ją prawdopodobnie tylko dlatego, że uciekła. Mogłaby go później rozpoznać i obciążyć swoimi zeznaniami. Według jednej z przyjętych hipotez, kobieta mogła też wyśmiać sprawcę, gdy ten się przed nią rozebrał. Znieważenie osoby zaburzonej w taki sposób mogło być katalizatorem do późniejszych wydarzeń. Paweł H. tego dnia wyjeżdżał po żonę na przystanek autobusowy kilkukrotnie. Niestety bez rezultatu. Nikt ze wspólnych znajomych też kobiety nie widział, a trop kończył się na ceglastym Fiacie 126P.
Następnego dnia mężczyzna zgłosił zaginięcie żony na posterunku policji. Poszukiwania rozpoczęły się już o świcie. Zaangażowanych w akcję poszukiwawczą było wiele osób, a przede wszystkim pracownicy gorzowskiej fabryki mebli, w której zaginiona kobieta pracowała. Ciało Elżbiety odnalazł jeden z pracowników firmy, kilkaset metrów od drogi, w lesie za Chełmskiem. Przysypane było cienką warstwą śniegu. Świat Pawła zatrzymał się tego dnia. Kobieta zmarła na skutek uduszenia. Innych obrażeń na miejscu nie stwierdzono. Wtedy rozpoczęły się też poszukiwania sprawcy. Samochód był charakterystyczny, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy. Wtedy takich pojazdów było wiele. Warto mieć na uwadze, że ten model Fiata był kultowym samochodem w latach 90. Kilka tygodni później sytuacja powtórzyła się. Nie minął nawet miesiąc, gdy kolejna młoda kobieta próbowała złapać samochód na stopa. Zgadliście, tak. Zatrzymał się ceglasty Fiat 126P. Tym razem schemat był podobny. Ponownie kierowca skręcił w kierunku lasu. Kobiecie udało się wydostać z pojazdu i na szczęście pobiegła w kierunku drogi. Tam spotkała znajomego, a gdyby nie to, to z całą pewnością podzieliłaby los zamordowanej miesiąc wcześniej Elżbiety. Dzięki zeznaniu młodej kobiety udało się ustalić rysopis sprawcy i przebieg zdarzeń. Miało to też wpływ na rekonstrukcję morderstwa 26-latki z Dębówka. Potencjalnego sprawcę ujawniono. Zgadzało się wszystko. Pasował nawet do portretu pamięciowego sporządzonego przez techników kryminalnych. Samochód i brak przedniego fotela również się zgadzał. Mężczyzny nie osadzono jednak w areszcie. Zarzutów również nie usłyszał. Policjanci z dochodzeniówki orzekli brak wystarczających dowodów umożliwiających postawienie go w stan oskarżenia. Miał też mieć zaświadczenie lekarskie o choroby psychicznej. Policja ogłosiła, że zatrzymany mężczyzna nie jest tym, kogo poszukują. Choć minęło wiele lat, sprawa nadal pozostaje otwarta. Żeby ją wznowić, wystarczy jeden świadek, jeden trop, jeden ślad. Wielkopolscy policjanci nie mają wątpliwości, że takich napaści mogło być więcej. Potencjalne ofiary jednak nigdy nie zgłosiły się na policję. Długo sam szukałem informacji i ewentualnych powiązań w sprawie. Prześledziłem kilkadziesiąt podobnych spraw. Do tej, która dotyczyła morderstwa Elżbiety H. Żadna z nich nie miała jednak ewidentnego, wspólnego mianownika. Wiele osób próbowało połączyć zabójstwo Danuty Nykiel, której ciało odnaleziono 25 marca 1994 roku w Warcie, Sieradzu, z morderstwem wielkopolszczanki. Schemat zdarzeń jest podobny, jednak brakuje typowego dla seryjnego sprawcy miejsca. W przypadku Danuty Nykiel ciało porzucono w rzece. Podobnie było w innych przypadkach. 13 listopada 1992 roku zaginęła Iwona Rojszczak. Jej ciało odnaleziono w Widawce koło Bełchatowa. 25 sierpnia 1999 roku, na 5 lat po sprawie Danuty Nykiel, ginie kolejna kobieta. Tym razem jest to 22-letnia Edyta Wedler. Do zaginięcia doszło na trasie Bełchatów-Łask. 8 marca 2000 roku bez śladu przepada 16-letnia Anna Boczkiewicz. Tutaj sprawa pokrywa się z przypadkiem Iwony Rojszczak, ponieważ ciało 16-latki zostaje ujawnione również w Widawce koło Bełchatowa. Ostatni znany przypadek ma miejsce 27 października 2001 roku. Nietypowym jest to, że tego samego dnia dochodzi do zaginięcia dwóch 18-letnich kobiet, Kamili Piotrowskiej i Edyty Matyśkiewicz. Ich zwłoki odnaleziono kolejno w Warcie i Jeziorsku.
jedynym wspólnym, a być może kluczowym wątkiem jest to, że wszystkie z wymienionych kobiet były autostopowiczkami. Po raz ostatni widziane były, gdy łapały okazję. Jednak nie pasuje to do zbrodni z Wielkopolski. Owszem, sprawca był mobilny i mógł swobodnie przemieszczać się między województwami. Aczkolwiek zachowałby wyuczone zasady. Las jest niepasującym elementem tej układanki. Zastanawiającym jest, czy był to jednorazowy plan, czy strategiczne działanie mające na celu zmylenie śledczych. Wracając do sprawy Elżbiety, jej mąż Paweł dopiero po pogrzebie kobiety zrozumiał sens snu córki. Było to jak ostrzeżenie, aby nie wracała autostopem, a jednak poczekała na późniejsze połączenie autobusowe. Mogła też zaczekać na inny samochód w towarzystwie koleżanki z pracy. Była jednak zbyt zmęczona, aby myśleć racjonalnie. Co najbardziej przeraża w tej sprawie? Fakt, że morderca nadal jest na wolności. Może zaatakować ponownie, gdy przegra z kontrolą nad własnym, chorym instynktem. Profiler kryminalny określił jasno rys psychologiczny sprawcy. Może być to mężczyzna zamieszkujący na terenach wiejskich. Może być czynnym rolnikiem, kawalerem, żyjący nadal w rodzinnym domu. Musi motywować się wielką nienawiścią do kobiet. Istnieje prawdopodobieństwo, że satysfakcję sprawia mu sam fakt przejęcia kontroli nad ofiarą i władza nad nią. Dlatego wersja ujęta w rekonstrukcji, gdy Elżbieta znieważa mężczyznę, mogła być kluczowa w dalszych wydarzeniach. Być może ten materiał obejrzy jakaś kobieta, która kiedyś została w jakikolwiek sposób skrzywdzona. Być może nie miała odwagi tego zgłosić. Teraz jest najodpowiedniejszy moment. To zgłoszenie może uratować inne kobiety przed przejściem przez piekło. Brak reakcji wytwarza sprawcy poczucie bezkarności. Jest śmielszy w swoich działaniach, ale popełnia też więcej błędów. Nigdy nikt nie powinien pozostać sam ze swoim cierpieniem. Jazda na stopa zawsze generuje ryzyko. Tak naprawdę nie ma na to złotego środka. Ocalić może nas jedynie rozwaga, zimna kalkulacja. Jest to kolejna sprawa, o której nie mogę powiedzieć jako o zamkniętej, choć chciałbym obwieścić, że sprawca otrzymał wyrok, na jaki zasłużył. Tak się jednak nie stało, a jestem pełen obaw, że nie nastąpi to nigdy. Gdyby wtedy ktoś pochylił się nad sprawą, mocniej docisnął osobę podejrzaną, dziś nie musielibyśmy nadal poszukiwać odpowiedzi. Ten odcinek nie należy do serii tych przełomowych. Niestety, nic nowego nie udało się wnieść do sprawy. Jest swoistym przypomnieniem wydarzeń, które do dziś pozostają niewyjaśnione. Chciałbym przede wszystkim, aby był traktowany jako przestroga. Wielu tragedii można było uniknąć. Nadal można, jeśli mówimy o czasie teraźniejszym. Na tych słowach chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o uwadze, o byciu ostrożnym w działaniach. Młodość ma swoje prawa, ale ma też swoje granice. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu oraz wszystkie życzenia powrotu do zdrowia, jakie od Was otrzymałem. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się.